Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/czabanrobiraban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Czaban Robi Raban na żywo. Piotr Czaban, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj program poświęcony temu, co aktualnie dzieje się na pograniczu polsko-białoruskim, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie białoruskiej. I główną część programu poprowadzą dziewczyny z Hope and Humanity, Małgorzata Rycharska, a także Zosia Krasnowolska. Dziewczyny, które specjalizują się m.in. w udzielaniu zdalnie pomocy tym, którzy są uwięzieni po stronie białoruskiej. I o tym dzisiaj też w programie, ale zacznijmy od aktualności z pogranicza. Dzisiaj w Bochonikach na muzułmańskim cmentarzu odbył się pogrzeb 23-letniego Syryjczyka, którego na początku listopada szukaliśmy wspólnie z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym, z moimi przyjaciółmi. Przemierzyliśmy wiele kilometrów w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej. Też zaginięcie 23-letniego Syryjczyka zgłosiliśmy policji. Ostatecznie po prawie tygodniu poszukiwań, gdy nasz patrol udał się po raz też kolejny właśnie do Puszczy, w tym samym czasie przez przypadek przyrodnik badający właśnie Puszczę Białowieską natknął się na ciało tego młodego mężczyzny, którego dzisiaj pożegnaliśmy w Bochonikach. Na stronie Czaban Robi Raban możecie znaleźć relację taką dłuższą, właśnie tę, którą widzicie tutaj w skrócie. Tam jest w zasadzie cała relacja, też na prośbę rodziny przygotowana. W tym wideo nie pokazujemy nazwiska zmarłego chłopaka. Przypomnę, że chorował na cukrzycę. Wspólnie z towarzyszami pod koniec października tego roku znajdował się po stronie polskiej. Jego czterech właśnie towarzyszy podróży polska Straż Graniczna wyrzuciła na Białoruś. Na początku szukaliśmy trzech chłopaków, wśród których był właśnie ten, który ostatecznie zmarł. W międzyczasie z tej trójki jeden odnalazł się w szpitalu w Hajnówce, a informacje o drugim towarzyszu dziewczyny z Hope and Humanity otrzymały i okazało się, że był też wyrzucony na Białoruś. 23-latek zmarł. Chorował m.in. na cukrzycę. Więcej o jego historii zapewne za moment też usłyszycie od Małgorzaty Rycharskiej i Zosi Krasnowolskiej. Dziewczyny przez cały czas są w kontakcie z rodziną zmarłego, którego, jak widzicie, dzisiaj pochowaliśmy na cmentarzu muzułmańskim w Bochonikach. Smutne jest to, że coraz mniej osób przychodzi nawet na te pogrzeby. Dzisiaj oczywiście byłoby więcej aktywistów, zwłaszcza z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, ale moi przyjaciele i przyjaciółki w czasie, kiedy trwał ten pogrzeb, byli w Puszczy Białowieskiej ponownie na poszukiwaniach kolejnej osoby, o której poinformowały też dziewczyny z Hope and Humanity. Ta osoba, zdaniem osób, z którymi była, a które wylądowały też na Białorusi, ma nie żyć. Ja byłem wspólnie też z moimi przyjaciółmi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego w poniedziałek na pierwszej takiej naszej akcji poszukiwawczej. Poinformowaliśmy policję w Hajnówce o tym i też policjanci z Hajnówki dołączyli do tych poszukiwań. Dzisiaj już beze mnie Kasia między innymi, Mariusz, i jeszcze kilka osób, w sumie sześciu aktywistów
Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego i też policjanci, z tego co wiem, dołączyli do tych poszukiwań ponownie. Przeczesywali las niedaleko granicy z Białorusią, las za Czerlonką, w okolicy Przewłoki, ale nikogo nie udało się dzisiaj odnaleźć. Zgłoszeń z lasu jest mniej, zdecydowanie mniej. I o tym będą mówić też właśnie dziewczyny z Hope and Humanity. Czy to oznacza, że ten kryzys, ta też zbrodnia na pograniczu polsko-białoruskim powoli się kończy? No bo z drugiej strony mieliśmy też takie przerwy w tych zgłoszeniach. Białorusini wstrzymywali cudzoziemców przed przekroczeniem granicy po to, by po kilku tygodniach takiej ciszy ponownie pchnąć na granicę między innymi z Polską, bo też takie sytuacje mają miejsce na granicy z Łotwą czy Litwą. I jednego dnia 150 przejść, po kilku tygodniach ciszy. No właśnie, jak wygląda sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim? Co się dzieje po tej białoruskiej stronie? I o tym już będziemy za moment rozmawiać, tak jak mówiłem, z Małgorzatą Rycharską i Zosią Krasnowolską. Ja tylko szukam odpowiedniej ikonki, i pod którą będziemy mogli się zobaczyć. Dobra, widzę, że możemy się na przykład zobaczyć teraz z Gosią i z Gosią się zobaczymy. Cześć, Gosiu. Cześć. Słyszymy się. Ja ciebie słyszę, ty mnie? Ciebie też słyszę. I to tyle, jeżeli chodzi ode mnie, ten krótki wstęp o tym, co się wydarzyło dzisiaj, o pogrzebie, o poszukiwaniach. A was, drodzy widzowie kanału Czaban Robi Raban, zostawiam z Małgorzatą Rycharską i z Zosią Krasnowolską, które opowiedzą wam dokładnie, co dzieje się po stronie białoruskiej, bo chyba ta sytuacja, z tego co już wcześniej mówiła mi Gosia, wygląda inaczej niż zwykle. I w tym momencie już łączymy się też z Zosią Krasnowolską. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dzięki, Piotrek, za zrobienie wstępu. Może jeszcze nim przejdziemy do tego, o czym chcemy dzisiaj opowiedzieć. Chcemy opowiedzieć jakby trochę szerszy obraz, nie tylko tego, co widać po polskiej stronie szlaku. Chciałbyśmy opowiedzieć wam, jak w tym momencie wygląda sytuacja bardziej na wschód. Ale nim do tego przejdziemy, jeszcze dwa słowa. Jesteśmy w kontakcie z rodziną, to prawda, bo jakby byłyśmy w kontakcie z rodziną od początku poszukiwań. Ale chcemy złożyć kondolencje rodzinie Amjada. Mamy zgodę, żeby używać jego imienia. Jest to jakby szczególna osoba, kolejna szczególna osoba z tego względu, że taki wielki wysiłek i no przede wszystkim osoby akcyjne z Popchu włożyły w poszukiwania jego. Ale to właśnie pokazuje, tak, że jakby cały czas są ludzie, którzy są zostawieni jakby w strachu przed tym, żeby zawołać o pomoc, tak, żeby się zbliżyć. Amjad został sam po łapance, tak, jakby cała ta grupa się rozpierzchła, część została bardzo szybko odprowadzona do linii granicy, następnie dwóch pojedynczych chłopaków, tak, no tak Piotrek mówiłeś, szukaliśmy trójki, trzech. Jeden z nich znalazł się w szpitalu, drugi na Białorusi, Amjad został sam. Zaszczuty. No i właśnie, jakby po raz kolejny to, co robimy, krąży wokół śmierci albo szukania ludzi, o których wiemy już, że nie mogli przeżyć, albo żegnania ich, albo podejmowania kontaktu z ludźmi po białoruskiej stronie w pasie albo w miastach, po to, żeby zrozumieć, czy ktoś żyje, czy nie żyje, czy jak był ubrany, jak wyglądał. Tak? To jest to kolejne poszukiwanie, które dzisiaj trwa, tak? Trwa kolejny dzień. Może Zosia, ty opowiesz dwa słowa. Tak, jeszcze zanim porozmawiamy o dzisiejszych poszukiwaniach, chciałabym coś dodać a propos tego odprowadzania do linii granicy, jak to wygląda.
bo to nie jest przypadek, że ludzie umierają po polskiej czy po białoruskiej stronie. To nie jest tak, że są zdrowi, nakarmieni, jest im ciepło i nagle nie wiedzie, czemu umierają. To jest wynik wycieńczenia fizycznego i to wycieńczenie jest powodowane tym, że ci ludzie są wielokrotnie łapani po polskiej stronie, bici, pozbawiani zapasów, pozbawiani ciepłych ubrań, czasem pozbawiani butów i następnie wyrzucani na stronę białoruską, gdzie również spotykają się z przemocą. I to się dzieje wielokrotnie. Wiemy o osobach, którym się to przydarzyło kilkadziesiąt razy. W przypadku grupy Amjada przydarzyło im się to kilkakrotnie i rozmawiałam z chłopakiem z jego grupy, który był wyrzucony na stronę białoruską, który opowiadał mi z absolutnym przerażeniem, co go spotkało po polskiej stronie i który mówił, że nigdy się nie spodziewał, że kiedy znajdzie się w Unii Europejskiej, to będzie taki poziom przemocy i braku jakiegokolwiek współczucia ze strony służb mundurowych. I jak tutaj właśnie możemy zobaczyć na zdjęciu, tak wyglądają niektóre obrażenia, które ludzie odnoszą po kontakcie ze Strażą Graniczną. I to ta przemoc ma miejsce zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej, jak i litewskiej, jak i łotewskiej. Jest to przemoc bardzo poważna, która często kończy się bardzo dużymi obrażeniami. Znamy ludzi po stronie białoruskiej, którzy dochodzą do siebie miesiącami po biciu i katowaniu przez Straż Graniczną. Mamy dużo takich świadectw, więc no nie jest to przypadkowe, że za którymś razem taka osoba może umrzeć. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze poszukiwania, to wynikały one z tego, że zresztą też wczorajsze poszukiwania, bo to jest już, czy przedwczorajsze, to już jest kolejny dzień, kiedy tej osoby się szuka, to wynika to z relacji grupy w Mińsku, która skontaktowała się z nami. Początkowo skontaktowała się prosząc o taką pomoc praktyczną, byli głodni. I po kilku dniach rozmów dowiedziałyśmy się od nich, że byli świadkami śmierci swojego towarzysza po stronie polskiej. I nie wiemy o tej osobie na razie zbyt wiele. Staramy się ustalić coś więcej, co by też ułatwiło dalej te poszukiwania. I nadal jest trochę niejasnych informacji, to znaczy nie jest jasne dokładnie, w którym miejscu to ciało może się znajdować i w jakich dokładnie okolicznościach to nastąpiło, natomiast z relacji grupy wynika, że ten człowiek był bardzo głodny i bardzo wychłodzony. Oni przed przejściem na stronę polską spędzili w pasie około 3 tygodni. I następnie on potem tej stronie zmarł, a oni zostali schwytani, wyrzuceni na stronę białoruską. Tam jeszcze tkwili w pasie i w sumie po 28 dniach summa summarum tego czasu na granicy wrócili do Mińska. Może jeszcze dodam tutaj, bo to nie jest oczywiste, żeby usłyszeć takie historie. Tak? To nie jest takie proste. Znaczy niektóre osoby mówią od razu, że przeżyły coś traumatycznego i były obiektem przemocy albo coś się stało. Tak? Jakby zdarza się tak, że ktoś jeszcze w pasie właśnie wysyła zdjęcia tych obrażeń, opowiada, że został pobity, że został okradziony. Natomiast jeśli chodzi o relacjonowanie śmierci towarzyszy, to nasze doświadczenia są takie, że czasem właśnie tak jak w tym wypadku, tak, te osoby były bardzo zmęczone, chore i nie miały jedzenia i myśmy kupiły im jedzenie. To a propos tego, jak może wyglądać nasza pomoc, tak, jakby owiana tajemnicą i wokół której chodzą różne domysły, jak to możliwe, że my pomagamy na Białorusi, na przykład kupujemy jedzenie, tak? I jakby ta grupa dostała od nas jedzenie
I dopiero po kilku dniach odważyła się wspomnieć o tym, że, no, że ktoś zmarł z ich grupy. I czasem to jest właśnie tak, że to jakby wypływa gdzieś, pojawia się ta informacja dopiero dużo później. Ja się spodziewam, że no, o wielu historiach nikt nigdy z nas, Europejczyków, nie usłyszy, ponieważ ludzie nie chcą do tego wracać albo się boją. Ja przypominam sobie też takie relacje, gdzie no, dowiadywałyśmy się o tym właśnie, że ktoś zmarł no, wiele tygodni później. A dopiero jeszcze po kolejnych osoba była na tyle, no nie wiem, czuła się bezpiecznie w rozmowie, żeby opowiedzieć szczegóły albo wysłać zdjęcie, albo wysłać film. Tak? No, mamy na przykład takie filmy nie zrobione przez Białorusinów, tak? Które sobie krążą i wokół których też można zastanawiać się, czy one są ustawione, czy nieustawione, tylko przez ludzi. Na przykład film, jak grupa kopie grób rok temu w grudniu rękami w zamarzniętej ziemi dla swojego towarzysza. I tutaj trochę chcę też pokazać, tak? Ten film, który jest teraz pokazywany z kolei, odnosi się do tego, że on jest z tego, z jakby chwilę przed tym, jak śnieg się pojawił, tak? Ale jakby to jest pokazana polska zapora i grupa, która prosi o pomoc dla swojego towarzysza. To zaraz jeszcze dam Zosi, bo ona też była w kontakcie z tą grupą, ale chodzi o to, że takie historii, kiedy dowiadujemy się, że ktoś prosił o pomoc Polaków przez płot. Czasem jest to w oddaleniu, tak jak tutaj, czasem jest pod samym płotem i dla umierającego towarzysza czy towarzyszki proszone jest o udzielenie pomocy. Polacy mówią, że to jest niemożliwe, że oni nie mogą tego zrobić. No i w ostateczności człowiek umiera. Jest naprawdę sporo, tak? Jest historia na przykład też zmarłej na jesieni, we wrześniu, Solafy, Syryjki, tak. Młodziutkiej, która leżała przez ileś dni pod płotem i umierała. I przynajmniej dwie grupy Afrykanów, potem Syryjczyków, próbowały jej pomóc, próbowało poprosić Polaków o to, żeby jej chociaż pomogli. I słyszeli, że to jest niemożliwe, bo dziewczyna nie żyje, tak? No mężczyzna też nie żyje. Zrobisz sobie komentarz do tego filmu jeszcze? Tak, ten film był przesłany do mnie w październiku i była to grupa z Somalii, która prosiła o pomoc dla towarzysza, który stracił przytomność. Był w bardzo złym stanie, był niezmiernie odwodniony, wycieńczony, nie jadł przez około 2 tygodnie. I ta grupa rozpaczliwie próbowała prosić o pomoc. I to wideo jest dla mnie tak uderzające, ponieważ widać tę obojętność. Tam jest też ścieżka dźwiękowa, której teraz nie słyszymy, ale jest tam słychać, że oni proszą o pomoc po angielsku. Właśnie tak, słychać to teraz. I spotyka się to z kompletną obojętnością. Dla mnie jest to... No, absolutnie uderzające, przerażające, jak można wykazywać taką obojętność wobec osoby, która jest w tak złym stanie. Natomiast po tym, co się stało ostatnio w Polsce, po tym przypadku 14-letniej dziewczynki, która umierała przez kilka godzin na parkingu koło supermarketu, już właściwie nie zdziwi mnie nic, ponieważ świadczy to o tak ogromnej obojętności naszego społeczeństwa, o takim okrucieństwie i jeżeli w ten sposób zachowują się Polacy w stosunku do osoby, w stosunku do dziecka, tak? No to jak będą się zachowywać w stosunku do osoby dorosłej, tak? Jest to dla mnie absolutnie jest to przerażające, że nasze społeczeństwo jest do czegoś takiego zdolne. No dobrze, więc jakby kontynuując jeszcze ten wątek, jeśli chodzi o tego Somalijczyka, on przeżył, co no jest cudem. Przeżył, wrócił do Mińska i otrzymywał tam jakąś pomoc medyczną, choć bardzo ograniczoną, ponieważ uchodźcy nie mają tam prawa do bezpłatnej pomocy medycznej. W każdej chwili grozi im areszt i więzienie albo deportacja.
No i właśnie, to jest jakby, możemy tutaj trochę już przesunąć się bardziej na wschód i ten taki chętnie podnoszony przez przeciwników pomocy uchodźcom czy prawą stronę naszego społeczeństwa. Argument, przecież to są ludzie Łukaszenki, to jest ich problem, w sensie Białorusi problem. Przecież mogą prosić tam o azyl, tak? Są na Białorusi, niech się Białorusini nimi zajmą. To, no, to jest kompletna fikcja, tak? Ci ludzie, tak samo jak fikcją jest mówienie, że jest to hybrydowa broń Łukaszenki. Ja do tego się odniosę, ten pierwszy wątek zostawię Zosi, ale ta narracja, broń hybrydowa Łukaszenki, która też dehumanizuje tych ludzi, bo oni się stają jakimiś przedmiotami, oni się stają takimi, nie wiem, no właśnie jakimś elementem ruchomym, którym jakiś Łukaszenka może przesuwać i atakować, no to jest kompletna bzdura. Oczywiście na początku kryzysu, no to jakby trudno zaprzeczyć, tak, że to był pomysł Łukaszenki czy Putina razem wziętych, żeby otworzyć też ten szlak bezwizowy i żeby... Co? No jakby tych ludzi nie trzeba zapraszać, tak? Jakby też mówiąc wprost. Ludzi z Bliskiego Wschodu, ludzi z krajów, które jakby obywatele mają najgorsze paszporty świata, czyli jakby ta nierówność wizowa, niemożliwość przemieszczenia się do żadnego sensownego kraju, w którym nie ma suszy, biedy, wojny, korupcji, jest tak silna, że wystarczy otworzyć ruch bezwizowy, żeby próbowali skorzystać z szansy na lepsze życie, tak? I jakby pod tym względem oczywiście jest to jakby wyreżyserowane początkowo, jakby zaplanowane po to, żeby użyć to w politycznej rozgrywce. Natomiast ludzie, którzy się już pojawili na Białorusi i później napływali, przyjeżdżali. Ja dodam też, bo niewiele osób to wie i cały czas gdzieś krążą takie obiegowe opinie, że Łukaszenka sprowadza ludzi. Tak, cały czas latają samoloty, to jest nieprawda. Te samoloty bezpośrednio do Mińska, gdzieś tam, nie wiem, przez Dohę, przez Dubaj, przez Turcję, one były tylko w pierwszym roku. Od półtora roku mniej więcej nie ma żadnych połączeń bezpośrednich do Mińska. Nie ma. A szlak jest otwarty, ponieważ raz otwartego szlaku no nie da się już zamknąć, można próbować go zdusić, można próbować go ograniczyć. I kolejna rzecz, która się nie przebija do jakby polskiej albo europejskiej narracji, Białoruś próbuje to zrobić. Od roku prawie, od początku tego roku, tak, jakby to się zaczęło bardzo intensywnie, styczeń, luty, Białoruś próbuje czy zamknąć, czy odzyskać kontrolę, na pewno ograniczyć napływ ludzi. Na przełomie stycznia i lutego zaczęły się takie pierwsze łapanki, bardzo, bardzo duże, takie, w których no, jednego czy tam dwa dni 100-150 osób zostało aresztowanych w Mińsku i były dzień w dzień podejmowane próby, takie naloty na te miejsca, w których jakby ludzie w drodze przebywali, na hostele, mieszkania. I od tego czasu, raz na jakiś czas, okresowo te naloty są powtarzane. Ludzie są zabierani do aresztów deportacyjnych, które są po prostu zapełnione i deportowani. Deportowani. I tak jak na początku był jeszcze taki bezwład, mówię na początku tego roku, powiedzmy jeszcze w połowie roku ze strony Rosji, to obecnie widać również tę tendencję ze strony Rosji, tak? Czyli i Rosja, i Białoruś chcą, tak nam się wydaje, oczywiście to jest wróżenie po jakichś przesłankach, szlaku się pozbyć albo go wykorzystać do swoich celów. No i w związku z tym żaden z tych krajów nie może być postrzegany jako bezpieczny. Żaden z nich, my nie możemy sobie tutaj siedzieć w Polsce i mówić, Białoruś jest bezpiecznym krajem, niech oni tam proszą o azyl.
No nie, Białoruś deportuje bez zmrużenia oka do Syrii, do Jemenu, do Afganistanu, do krajów, do których nie wolno deportować, bo to są kraje wojny i nie daje ochrony. I może Zosia, możesz teraz ty trochę więcej powiedzieć o tym mitycznym azylu na Białorusi. Czy Zosia nam wycięło? Dobrze, może Zosia ma jakiś problem tych. O nie, Zosia już wraca. Okej. Okay. O, już jestem. Halo? Więc w ciągu ostatnich 2 lat kryzysu, już ponad, nie spotkałam się z żadnym przypadkiem, gdzie ktoś dostałby azyl na Białorusi. Jedyna możliwość to jest taka ochrona tymczasowa, która wynika albo z tego, że oczekuje się na decyzję azylową, która zostanie odrzucona. Spotkałam się trzema przypadkami, gdzie ktoś dostał formę ochrony tymczasowej na rok, która następnie nie została przedłużona i było jasne, że nie zostanie przedłużona. I te osoby z Białorusi po prostu uciekły przed tym terminem, ponieważ były zbyt przerażone deportacją. I Białoruś mówi: jesteśmy biednym krajem, ochrony nie dostanie nikt. Ale wiadomo, że jest to też polityczne, tak? Ponieważ Białoruś na przykład deportuje ludzi do Iranu i z jakby z pełną świadomością tego, co tych ludzi może tam czekać. I mogę tutaj podać przykład rodziny irańskiej, którą znam już od dawna, która miała odrzucony wniosek azylowy i odrzuconą apelację, i na ich rozprawie sędzia, co jest no, bardzo tutaj ciekawym elementem, sędzia chciał im przyznać azyl. I sędzia powiedział, jakby zwracając się do przedstawicieli Urzędu Imigracji, zapytał się, czy Urząd Imigracji współpracuje ze strażnikami rewolucji. Czyli nawet białoruski sędzia widział, co tym ludziom grozi, ale nawet sędzia tutaj nie decyduje o tym, czy te osoby dostaną azyl. Decyduje o tym Urząd Imigracji. I Urząd Imigracji ma określone rozkazy od rządu. I to się odnosi, to jakby nie ma znaczenia skąd ta osoba pochodzi, tak? To mogą być chrześcijanie z Iranu, to mogą być Hazarowie z Afganistanu, to mogą być Jezydzi z Iraku. To nie ma żadnego znaczenia. Można być z najbardziej zagrożonej grupy na świecie i to i tak nic na Białorusi nie pomoże. To odnosi się zarówno do dorosłych, do rodzin z dziećmi, jak i do dzieci bez opieki, które również się znajdują na Białorusi. Najmłodsze dziecko bez opieki, jakie tam poznałam, miało 14 lat w momencie przyjazdu na Białoruś. Więc są też dzieci bez opieki, którym również się mówi, że zostaną odesłane do kraju pochodzenia. No i właśnie, więc mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na Białoruś. Od 1,5 roku robią to nie przez Mińsk, tylko przez Moskwę. Moskwa swojej wizowej polityki jakoś szczególnie nie zmieniła, nie reklamowała chyba. Natomiast no, w pewnym momencie szlak był jeszcze popularny. To się trochę teraz zmienia. I ludzie próbowali się dostawać na Białoruś, próbowali się dostać po to, żeby próbować dalej, po prostu bezpośrednio do Moskwy. Stamtąd byli przewożeni samochodami do Mińska i stamtąd dalej na granicę. I oczywiście, jakby kolejna rzecz, która jest oczywista i trzeba to powiedzieć wprost. Biznes, jakby kto na tym zarabia, tak? Kto tego chce? Oprócz ludzi, którzy szukają wyjścia ze swoich trudnych sytuacji w swoich krajach. I ważne jest to, że oni będą dalej to robić, tak? Jakby Białoruś, Rosja, Białoruś pojawiła się jakby na stole jako
trzecia, kolejna opcja, tak, oprócz Szlaku Bałkańskiego, oprócz Morza Śródziemnego, pojawiła się trzecia opcja, z której ludzie zaczęli korzystać, ale to nie jest taka rzecz, która po prostu spowodowała, że ci szczęśliwie żyjący Syryjczycy i Afgańczycy, którzy nigdy nie pomyśleli o opuszczeniu swoich krajów, nagle stwierdzili: okej, Putin nas tutaj tak zachwycił swoim pomysłem, no to my teraz po prostu pojedziemy. Nie, to nie jest tak. Ci wszyscy ludzie marzyli o tym, żeby uciec ze swoich krajów. Część z nich próbowała wcześniej, część z nich próbowała wielokrotnie. Próbowała drogami legalnymi, niektórzy próbowali szlakiem bałkańskim, czy rozważali wszystkie inne możliwe drogi. I teraz i w drugą stronę, ktoś, kto jest odpychany wielokrotnie przez Europę, kto jest deportowany do kraju pochodzenia, wiele z tych ludzi będzie próbowało dalej. Więc to nie jest tak, że my tych ludzi po prostu znikniemy, tak? Że ich wypchniemy, że ich wyrzucimy do lasu i oni po prostu przestają istnieć. Oni nie przestają istnieć, kiedy są wyrzucani za płot. Będą próbować i próbować i próbować, będą próbować uciekać przed deportacją ci, którzy nie mogą być deportowani. Niektórzy wolą wrócić na własne życzenie, ci, którzy mogą, którzy nie są aż tak zagrożeni, ale wielu ludzi będzie próbowało raz po raz. I kiedy wracają na Białoruś, są w tej takiej pułapce, z której no jakby nie mogą tam osiąść, choćby chcieli. I wiele osób, no nie wiem, pytało nas, jak ja mogę znaleźć pracę, co ja mogę zrobić, czy ja mogę się zarejestrować, czy jest jakikolwiek sposób na to, żeby zalegalizować mój pobyt na Białorusi. I jeszcze rok temu właśnie przynajmniej niektóre osoby były w stanie rozpocząć procedurę azylową. Był na to jakiś taki jakby tajemny wzór, że lepiej nie robić tego w Mińsku, ale że w Brześciu są urzędnicy, którzy czasem przychylnym okiem, zwłaszcza jak to jest rodzina, to być może uda im się rozpocząć tą procedurę azylową. Nie skończą jej, nie dostaną azylu, ale przynajmniej do czasu drugiej negatywnej decyzji, co zajmuje 6 do 8 miesięcy, będą legalnie tam, nie będą musieli się bać chodzić po ulicach, być może uda im się wynająć mieszkanie taniej i te 8 miesięcy da im czas do namysłu, co robić, jak sobie z tym poradzić. Natomiast teraz podjęcie takiej próby, czyli pójście do Urzędu Imigracji i proszenie o ochronę po to, żeby chociaż mieć te parę miesięcy, no najprawdopodobniej skończyłoby się deportacją. Tak? Jakby Białoruś nie chce już nikogo, w związku z tym ci ludzie są aresztowani, no to już o tym wspominałam. Natomiast osoby, którym się wcześniej udało, tym właśnie rodzinom, niektórym, które znamy od bardzo, bardzo dawna, rozpocząć procedurę, chociaż po to, żeby przezimować, chociaż po to, żeby nie płacić tych bajońskich kwot za wynajem mieszkań, no oni są na przykład kierowani do obozu Gomel. To jest obóz dla uchodźców, który jest właściwie otwarty, ale jest dość okropnym miejscem. Taką przechowaniu. No ale dla niektórych z tych rodzin było to lepszym rozwiązaniem niż strach siedzenia w mieszkaniu, wyglądania przez okno, czy policja przyjdzie, czy nie przyjdzie, słuchaniu o kolejnych aresztowanych znajomych, czy osobach, które gdzieś zostały wywleczone i po prostu czekają na deportację. Tak, chciałam wspomnieć o jednej z takich rodzin, które znamy już od prawie 2 lat. Jest taka rodzina kurdyjska, która wyrzucana wielokrotnie z Polski trafiła do tego koszmarnego magazynu przy granicy polsko-białoruskiej w Bruzgach. To jest rodzina z 3 córeczkami. 2 z nich mają rzadką chorobę genetyczną kości, która wpływa na to, w jaki sposób dzieci się rozwijają. Powoduje u nich problemy z oddychaniem, wiele różnych problemów zdrowotnych, problemy z układem immunologicznym.
I ta rodzina spędziła absolutnie koszmarne miesiące uwięziona w tym magazynie w Bruzgach, bo nie można tego nawet nazwać obozem dla uchodźców. Żyli tam bez ogrzewania, z bardzo niewielką ilością jedzenia i bez opieki zdrowotnej. Następnie, kiedy Białoruś postanowiła ten magazyn zlikwidować, rodzina została wypędzona do lasu z dziećmi. Razem z tymi dziećmi, w tym, jak już wspomniałam, dwiema córeczkami, które mają bardzo wyraźną niepełnosprawność, zostali z Polski wyrzuceni i od tego czasu są na Białorusi. I oni uciekli przed ISIS, uciekli przed śmiercią, nie mogą wrócić do swojego kraju, ich dzieci również nie dostaną tam odpowiedniego leczenia. A na Białorusi te dzieci są w coraz gorszym stanie zdrowia. I ta beznadzieja ciągnie się miesiącami. I my ze swojej strony, jak również inne osoby, aktywiści z Włoch, podejmowali próby zapewnienia tej rodzinie wiz humanitarnych czy wiz zdrowotnych, ponieważ dziewczynki potrzebują bardzo nowoczesnego leczenia. Ale nie było to możliwe, ponieważ w tej chwili Europa nie ma żadnej litości dla tych osób uwięzionych na Białorusi, choćby były to niepełnosprawne dzieci. No i to też pokazuje właśnie, że jak już ktoś jest w tej pułapce i nie może sobie pozwolić na powrót, tak jak oni. To oni jakby nie tylko pchani tym marzeniem, żeby leczyć dzieci, ale ich życie jest zagrożone w kraju pochodzenia, to nie może liczyć na żaden akt litości. Te akty litości nie dzieją się na polskiej granicy, nawet dla ludzi, którzy umierają pod płotem albo są w stanie krytycznym. Nie dzieją się. Ostatnio był wyrok, który mówi o tym, o czym wiemy od początku. Zapora nie jest w linii granicy. Zapora jest postawiona metr do dwóch metrów w głąb Polski, co oznacza, że po drugiej stronie, jak ktoś stoi przy płocie i dotyka żerdek płotu, to jest w Polsce. Jest w Polsce, ale nie podlega polskiemu prawu. Nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Dlaczego tak jest? Znaczy, oczywiście wiadomo dlaczego, ale jest to jakby kompletnie zdumiewający stan, który stał się status quo, z którym się wszyscy mniej lub bardziej godzimy, no bo tak jest. Tak to zostało wymyślone. Oczywiście ja już to parę razy powtarzałam, ale może dla porządku wytłumaczę, czemu to jest tak zrobione, no bo jakby Polska z Białorusią nie ma żadnych umów międzynarodowych, żadnych podpisanych umów, nie wiem, o readmisji, o czymkolwiek. Nie ma żadnej podstawy, dla którego cokolwiek mogłoby być przerzucane na Białoruś albo przekładany, przesuwany, nawet człowiek. Tak? I gdyby płot był postawiony w linii granicy, to nie można byłoby robić pushbacków, bo wtedy człowiek byłby wpychany do kraju bezprawnie, do obcego państwa. A póki jest tam pas polski, to on jest przesuwany z Polski do Polski. I jeżeli zrobi dwa kroki dalej, to sam przekracza linię granicy. To jest w ogóle dość śmieszne, no bo wszelkie próby w ogóle komukolwiek wmówienia, że pomaga przekraczać granice. No ci ludzie są już w Polsce, gdy są przy granicy. Oni są już w Polsce. Tak. Można byłoby oczywiście stawiać takie już mniej lub bardziej zabawne, niezabawne historie, że to Straż Graniczna przepycha ludzi, jakby im ułatwia. Szmugluje ludzi na białoruską stronę, wypychając ich, no bo oni jakby stawiają te osoby po stronie polskiej, ale potem ich zmuszają bardzo często krzykiem, groźbami, gazem wieprzowym, tak, żeby przekraczali, czyli oni przeszmuglowują tych ludzi z powrotem do Białorusi. No ale wracając do tej bezsilności, co ci ludzie mają zrobić, tak? Jeśli nie mogą wrócić, jeśli nie mogą zostać, jeśli się boją, no bardzo wielu z nich po prostu próbowało się schować, rozpłynąć, tak, przeczekać, zwłaszcza widać to, tak jakby też o tym powiemy, tak jakby to było widać w pierwszej zimie i drugiej zimie, że jak już przychodzi śnieg, przychodzi mróz, no to mnóstwo ludzi próbowało przetrwać do wiosny, no żeby nie, po prostu nie poumierać na granicy w śniegu, w mrozie. I pierwsza zima skończyła się tym, że Białorusini zamknęli w kwietniu Bruzgi, czy tam na przełomie marca i kwietnia, powiedzieli albo idziecie
na wojnę z Ukrainą, a jak nie, to idziecie do lasu. Tak? Z Brusk nie można było uciec. No, jakby mamy takie historie, że ktoś tam wyszedł, jakaś jedna rodzina, pamiętasz Zosia, tak? Jakby mieli szansę gdzieś tam nawiać taksówką, tak naprawdę tego, z tego nie skorzystali, ale nawet wyjście gdzieś tam poza Brusk, czasem do jakiegoś takiego punktu wypłacania pieniędzy czy do sklepu ktoś mógł wyjść, było pod strażą, tak? Czyli nie można było wyjść. Można było wyjść tylko podchodząc do Białorusinów. Tam było takie specjalne miejsce, gdzie stał strażnik i można było powiedzieć, okej, okay, to ja się godzę na to, ja będę jechać na granicę. I wtedy po prostu zbierała się ekipa, zbierał się transport raz w tygodniu, wyjeżdżały ciężarówki wieźć ludzi na polską granicę i dalej ich do Polski przepychać. To była pierwsza wiosna. Druga wiosna, mnóstwo osób też czekało na wiosnę, no bo co mają zrobić? Tak, oni siedząc na Białorusi mogą albo być złapanymi i deportowanymi, albo mogą, no nie wiem, siedzieć, no ale przecież pieniądze im się skończą, a na ludziach, na tych osobach bez wiz, każdy chce zarobić. Każdy chce zarobić z tego powodu, że ta pomoc jest karalna na Białorusi. Za wynajmowanie mieszkania komuś bez wizy można pójść na 8 lat do więzienia. Więc jak już ktoś się na to decyduje, no to chce wycisnąć cytrynę, tak? Chce po prostu wyjść na tym dobrze, więc te, tak żeby porównać, tak? Bo myśmy zdarzało nam się też wynajmować mieszkania dla osób, to ktoś, kto jest w tej procedurze, póki się ona nie skończy uchodźczej, mógł wynająć małe mieszkanie za równowartość 300 dolarów miesięcznie, ale to samo mieszkanie dla dwóch, trzech osób bez tych papierów kosztuje już 1000-1200 dolarów. No i tak. No ale ten szlak się robi bardzo trudny. Znaczy zrobił się bardzo trudny. Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, tak? No bo pojawiła się też w pewnym momencie taka promowana przez tych, którzy zarabiają, tak? Na tym, czyli szmuglerów, Łotwa. Łotwa miała być takim rozwiązaniem dla osób, które sobie nie poradziły z Polską, dobra dla dzieci, w ogóle jakieś takie okropne historie oni zaczęli opowiadać. Wiadomo, że szmuglerzy są po pierwsze przestępcami, wiadomo, że ich los ludzi w ogóle nie leży na sercu. Dlatego wycieczki nawet z moimi dziećmi zaczęły chodzić na Łotwę. No, Łotwa jest miejscem, no, dla odmiany kolejnym potwornym miejscem, ponieważ nie tylko z tego względu, że no, jest tam mnóstwo podmokłych terenów, wody, jezior, jest bardzo trudno, to między Białorusią a Łotwą wytworzył się taki system codziennych pushbacków. Ludzie podjeżdżają, tam jest też mało dróg, w związku z tym jak już ktoś się tam wybierał, to najczęściej był już widziany przez Białorusinów. Granica jest cała obłożona kamerami, więc też był bardzo szybko widziany przez Łotyszy, przez Straż Graniczną Łotewską. I wyłapywane te osoby wchodziły w taką po prostu spiralę przemocy codziennych pushbacków. Noc na Łotwie, dzień na Białorusi, albo już odwrotnie, ale tak dzień w dzień pushbacki z jednej i z drugiej strony, bez zgody na to, żeby no jakby pójść dalej w którąkolwiek stronę, tak? I do tego jeszcze od razu niszczone telefony albo karty SIM przynajmniej po stronie łotewskiej. I w związku z tym ci ludzie przestawali mieć kontakt z kimkolwiek, i musieli sobie jeszcze poradzić. Sam wspomnieć o tych namiotach. Tak. Ja tylko jeszcze tylko powiem, że z poprzedniego roku, teraz te cykle nie są chyba tak długie, no myśmy się nie spotkały, natomiast na początku kryzysu, na przełomie 2021, byli ludzie, którzy spędzili w tym kołowrocie wiele miesięcy. 3 miesiące, 4 miesiące, 5. Najdłużej byli ludzie, którzy spędzili ponad 7 miesięcy w lesie, będąc codziennie pushbackowanymi.
Tak, i jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że Łotwa również ma takie namioty przy granicy, które są zresztą przesuwane, one nie są zawsze w tym samym miejscu. I do tych namiotów są zabierani ludzie, którzy są w najgorszym stanie. Ale w tych namiotach również odbywają się tortury. Ludzie są, miałyśmy kontakt na przykład z rodziną z Iranu, z dwójką małych dzieci i ci rodzice byli torturowani na oczach dzieci. Mamy też relacje, które też przyszły jak gdyby z różnych źródeł o tym, że ludzie, którzy mieli bardzo poważne odmrożenia, że w tych namiotach były dokonywane amputacje i jak gdyby świadków tych amputacji jest kilku. Zresztą ostatnio wyszedł artykuł w OKO.press, gdzie można przeczytać jedną z takich relacji. Jest, no sytuacja jest absolutnie, absolutnie koszmarna. Zresztą wyszedł raport Amnesty International na ten temat, który w sumie od tego raportu sytuacja stała się jeszcze bardziej brutalna. I ludzie spędzali, no właśnie tak jak Gosia powiedziała, długie miesiące, a nie było możliwości poproszenia o azyl. I nad ludźmi na granicy łotewskiej znęcają się głównie takie oddziały specjalne Sigma. To są ludzie, którzy są zamaskowani i którzy są ogromnie brutalni. I tutaj jest mowa o rażeniu prądem, biciu, przypalaniu papierosami i przemocy seksualnej między innymi. I po prostu na jakimś etapie ludzie też zdali sobie sprawę z tego, jak zabójcza jest ta granica łotewska. I teraz mamy wrażenie, że na tę granicę jeździ mniej osób. Chociaż z drugiej strony najwięcej relacji o śmierci przychodzi właśnie stamtąd. I to do tego stopnia, że... Przepraszam, że teraz w sezonie już tym jesienno-zimowym ja mam wrażenie, Zosia, że no co drugi dzień dostajemy informację tak. O tym, że ktoś widział ciało albo że ktoś zmarł pod łotewską granicą. I ciekawa jest też, ciekawa, no taka zmiana, bo wygląda na to, że trochę też ta zmiana podejścia do narracji czy do szlaku jest widoczna jakby w tym kontekście łotewskim. Białoruś w pewnym momencie, Łukaszenka chyba nawet osobiście powiedział, że teraz Białoruś będzie pokazywała i raportowała każdą śmierć na łotewskiej granicy. To było konkretnie o Łotwie, bo wcześniej jakby ci... To jest też jakiś taki potwór tej białoruskiej. No bo zobaczcie, tutaj po polskiej stronie jakby choćby aktywiści z Popchu, no ale też jakby wszystkie grupy pomocowe chodzą, szukają, znajdują te ciała, czasem jakaś osoba prywatna, czasem jakiś pracownik. Jest wokół tego, znaczy jest zgoda. Jest to trudne, ale o tym się mówi. Pojawiają się artykuły w prasie. Są te pogrzeby. Na granicy białorusko-łotewskiej temat był zniknięty w ogóle, tak? Jakby wiadomo było, że ludzie umierają, no bo ktoś stracił kolegę, ktoś stracił rodzinę, ale te ciała się rozpływały po prostu w niebycie. Zresztą po białoruskiej stronie, no my się spodziewam, nigdy się nie dowiemy, ile tam ludzi zginęło. Możemy tylko takie strzępki jakoś tam zbierać, że ktoś widział wiele ciał w kostnicy, że ktoś słyszał o tym, słyszał o tamtym. Bardzo trudno to potwierdzić. Natomiast zmieniło się to teraz i Białoruś zaczęła raz po raz właśnie też donosić o tych ciałach. Prawdopodobnie tam zmarło nawet kilka takich dużych grup. W sensie, że wszyscy, tak? Nie, że jedna osoba z grupy, ale... Mówię się. To już zeszłej zimy słyszałyśmy, przepraszam, że ci przerywam. Pamiętam, że właśnie taka osoba, która sama była uchodźczynią, która trafiła do obozu na Łotwie i ona w związku z tym, że mówiła dobrze po angielsku, była tłumaczką. I ona też rozmawiała z grupami, czy z jakimiś ludźmi, którzy przeżyli, którzy mówili właśnie o bardzo wielu ciałach, o całych grupach, które zamarzały, nie będąc w stanie sobie poradzić w lesie, nie będąc w stanie się ogrzać. Bardzo wiele osób prawdopodobnie pochodzących z Iranu, z Afganistanu, to były takie relacje, które do nas dochodziły.
Ostatnio miałyśmy też relację o śmierci młodej Syryjki, której towarzysz powiedział naszej znajomej aktywistce, że została pobita na śmierć przez te oddziały Sigma łotewskie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie potwierdzić, kto ją zabił, natomiast widziałyśmy zdjęcia ciała, które no, po prostu było widać, że ta kobieta została poddana jakiejś bardzo poważnej przemocy. No i znów tak, opowiadamy tą historię trochę po to, żeby pokazać, jakby jak ci ludzie próbują się wydostać, jakie mają możliwości, ale też żeby pokazać konsekwencje, tak? Jakby, że te osoby, które są wypychane przez nas, przez Polskę, będą próbowały dalej. I oczywiście no, nie można powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni bezpośrednio za przemoc Łotyszy, tak? Ale jest w tym pewna konsekwencja. Gdyby wnioski, gdyby prośby o ochronę w Polsce tych osób zostały przyjęte, to nie szłyby dalej, tak? Jakby nie szłyby dalej, narażając się na to komando Sigma, i nie szłyby dalej. Teraz jakby przesuńmy się jeszcze dalej, bo to taką nowością, nową rzeczą, która się pojawiła teraz na szlaku, jest to, że na początku listopada, czy jeszcze pod koniec października, zrobił się taki ruch, że można poradzić sobie, można uciec z Białorusi, można się udać, idąc na przejście fińskie. I ludzie zaczęli próbować, pojawiały się informacje, że udało się, komuś się znowu udało, i w efekcie mnóstwo ludzi, no znów trudno powiedzieć, ale to może być nawet w tysiącach, tak, tych, które no, siedziały w wielkiej bezsilności na Białorusi, wyruszyło do Rosji po to, żeby pójść na przejście, na regularne przejście rosyjsko-fińskie. I to potrwało, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, jakoś tak, kiedy się ludziom udawało, ale no, było to absolutnie niesamowite i takie nie do uwierzenia. Ja o tym też pisałam u siebie. No, jedna z takich osób, które znamy bardzo długo, bardzo dobrze, które wiemy, ile razy było odpychane wcześniej właśnie przez Polskę, przez Łotwę, po prostu poszła na przejście, poprosiła o ochronę i usłyszała: witaj w Finlandii, teraz jesteś bezpieczny. I no, zdanie nie do uwierzenia. I oczywiście no, to się zamknęło, tak? Jakby na początku Finowie przyjmowali wnioski, zachowywali się bardzo ludzko, ale potem pewnie znów ze strachu, że tych osób jest za dużo, że jest ich bardzo dużo, zaczęli używać tej samej narracji, tej samej historii, że Rosja używa broni hybrydowej przeciwko Finlandii. Po chwili to samo zrobiła Estonia. Tak? Rosja nagle używa broni hybrydowej przeciwko Finlandii. No tak naprawdę, jak to robi, to jest bardzo ciekawe, tak? No bo jakby co dziać z tymi ludźmi, tak? Jakby okazało się, że osoby, które mają rosyjskiej wizy, albo sobie jej nie odnowiły jakąś łapówką, bo wiemy, że przynajmniej paru osobom się udało to zrobić, czy zapłacić gdzieś tam pod stołem i na kilka dni sobie tą zalegalizować swój pobyt w Rosji, no, były wyaresztowywane i nadal są takie ludzi w Rosji jest dużo. I my, no zwłaszcza po takiej nocy, no nie wiem, tydzień temu, czy kiedyś na naszej stronie facebookowej o tym, że wiemy, że ludzie, którzy zostali aresztowani z powodu nieważnej wizy, nieposiadania ważnej wizy rosyjskiej przy granicy z Finlandią, siedząc w areszcie, że Rosja składa im propozycje, a wręcz manipuluje nimi i zastrasza po to, żeby zgodzili się iść na front walczyć przeciwko Ukraińcom. Jakby po tym, zaraz Zosia o tym opowie więcej, jakby te informacje, wiadomości przez Messenger, przez WhatsApp, kolejnych
kolejnych osobach, które są w tej samej misji, których Rosja chce po prostu wysłać jako rosyjskich żołnierzy, mimo że są z Jemenu, z krajów afrykańskich, z Syrii, by zasilić na wojnie. Jakby dostajemy coraz więcej. Więc to jest to nowe, co się teraz pojawia. Tak, mogę tutaj podać trochę więcej szczegółów. To znaczy to, co nastąpiło, to właśnie tak jak wspomniałaś, ludzie usłyszeli o tych kilku szczęśliwych przypadkach, kiedy komuś udało się poprosić o azyl na fińskim przejściu i ci ludzie ruszyli do Rosji. Finlandia zaczęła zamykać przejścia i na jakimś etapie, to było w połowie listopada mniej więcej, było otwarte jeszcze ostatnie przejście na północy. Ze strony rosyjskiej to była wysokość Murmańska, ze strony fińskiej to była wysokość Laplandii. I to było jakieś 1500 km od Petersburga, czyli ogromna, ogromna odległość. I ludzie ruszyli też w tamtą stronę i wtedy to ostatnie przejście zostało zamknięte i ludzie znaleźli się w pułapce. I zaczęłyśmy właśnie dostawać takie rozpaczliwe wiadomości od ludzi, którzy albo usłyszeli, że albo będziesz deportowany, albo zgodzisz się wstąpić do rosyjskiej armii, albo wręcz sytuacje, kiedy ludziom nawet nie mówiono, co się z nimi stanie, tylko dawano im do podpisania papiery, mówiąc, że jeżeli podpiszą te papiery, to muszą odpracować rok w Rosji, potem będą mieć zalegalizowany pobyt, nie zostaną deportowani. Taka oferta dla osoby, która ma jeden z najgorszych paszportów świata, to jest marzenie, tak? To dla tych ludzi jakby nie ma już znaczenia, gdzie oni będą mieszkać, tylko żeby nie musieli ciągle uciekać. I ludzie to podpisywali, nie mówiąc po rosyjsku, nie rozumiejąc, co podpisują. I efekt był taki, że niektórzy z nich znaleźli się w rosyjskich bazach treningowych i nagle zrozumieli, że ta praca w Rosji przez rok to będzie wysłanie na front ukraiński, po prostu w postaci mięsa armatniego, tak? To są ludzie, którzy są wysyłani najprawdopodobniej po prostu w pierwszym rzędzie, żeby zużyć ukraińską amunicję. Wiadomo, że jakieś krótkie szkolenie wojskowe w niczym im nie pomoże i Rosja w ten sposób tych ludzi wykorzystuje, co uważam za ogromnie ironiczne, ponieważ ludzi, którzy starają się o azyl i bezpieczeństwo w Europie, nazywamy jakąś bronią hybrydową, natomiast mogą stać się tą bronią de facto, tak, będąc wysłani na front przeciwko Ukrainie. I to raczej nie jest efekt, na który liczyła Unia Europejska, tych ludzi wypychając. W każdym razie nie sądzę. No właśnie, tak. No to i tak. Oczywiście ja jeszcze może do tej Rosji się odniosę, tak? Bo te osoby, które do nas piszą, zwracają się z pytaniem, co zrobić, czy możemy im pomóc. No, nie możemy im pomóc, tak? Jakby to jest prawdziwa, szczera odpowiedź, nie mamy żadnych możliwości, nawet jacyś prawnicy, do których żeśmy dotarły, nie wiedzą, co zrobić. No, zwłaszcza jeżeli ktoś już podpisał jakieś dokumenty, to że ich nie rozumiał, nie jest ten, że przeciwko komu moment ktoś miałby podnieść domo, więc my nie wiemy, co się stanie. Tak? Nie wiem, skala. Biorąc pod uwagę te wiadomości, które dostajemy z różnych części, z różnych miast, tak, z różnych miast, i z tych miast przygranicznych z Finlandią i z południa Rosji, wygląda to na jakiś szerszy plan. Zresztą pojawiły się już też takie artykuły, jakieś doniesienia z Rosji, że w ogóle Rosja ma taki koncept, żeby obcokrajowców, którzy nawet mieszkali wcześniej przez wiele lat legalnie, studentów z pozaeuropejskich, żeby ich przymusić do tego, żeby wstąpili, tak? Czyli w sensie postawić podobny rodzaj ultimatum, że mogą zostać w kraju, o ile zaciągną się do armii. Więc wygląda na to, że no, jakby ta straszna wizja, trochę ironiczny, tak jak Zosia powiedziała, broni hybrydowej, tak? O której tak jakby Europejczycy lubili tę narrację podnosić po to, żeby
wprowadzić narrację wojenną, żeby wytłumaczyć, dlaczego kurczę jeżdżą pod polską granicą rosomaki i to potrzebujemy taką ilość wojska przy granicy, dlaczego potrzebujemy tych płotów, no, przekłada się na realny, czy skuteczny, nie wiem, ale realny pomysł, tak, że wprawdzie Rosja i Białoruś nie chce tych ludzi u siebie już w takim wymiarze podchodzenia do granic i wymuszania jakieś, robienia jakiejś presji na unijskiej, ale wykorzysta ich inaczej, wykorzysta ich przeciwko, tak. Przeciwko Europie. I może tutaj też warto podkreślić, że w Rosji również nie ma możliwości proszenia o azyl w jakikolwiek skuteczny sposób. Jeden z uchodźców, z którym rozmawiam, miał wniosek o azyl odrzucony w przeciągu 2 dni, na czas, kiedy mógł się potencjalnie odwołać, odebrano mu telefon i nie miał żadnej możliwości kontaktu ze światem, czyli po prostu pozbawiono go tej możliwości nawet kontaktu z jakimikolwiek organizacjami, które jeszcze pozostały w Rosji, a jest ich niewiele, czy chociażby z UNHCR, żeby móc się odwołać. Nie było takiej możliwości. Przypadki osób wypychanych z Białorusi do Rosji zdarzały się już w zeszłym roku i nie dotyczy to tylko i wyłącznie mężczyzn. Mieliśmy też przypadek kobiety, która była wypchnięta po strasznych doświadczeniach na granicy polsko-białoruskiej i białorusko-łotewskiej. Została z 2-letnimi córkami wypchnięta do Rosji i następnie były w detencji przez w warunkach absolutnie więziennych, spartańskich, przez 6 miesięcy w tych samych podartych ubraniach, w których były w lesie, pozbawione środków higieny, lekarstw, czy karmione w sposób no, gorzej niż więzienny. I po tych 6 miesiącach straciły i zarówno jakby nie ich wniosek o azyl został odrzucony, odwołanie zostało odrzucone i zostały deportowane do kraju pochodzenia. I może tutaj dopowiem, ponieważ dużo osób rzeczywiście, mam wrażenie, uważa, że ci uchodźcy znikają. Oni nie znikają. I my znamy często ich dalsze losy i dalszy los tej rodziny jest taki, że rodzina jest uwięziona w domu wujów tych dziewczynek i jedna z tych dziewczynek zostanie siłą wydana za mąż, za dużo starszego mężczyznę, co było powodem ich ucieczki z kraju pochodzenia. Więc historie osób, które wyrzucamy z Unii Europejskiej, kończą się tragicznie, albo mogą się skończyć na froncie ukraińskim, albo mogą się skończyć w ten sposób. Może na koniec jeszcze spróbujmy zastanowić się, co się może z tym stać, z tym szlakiem, no bo od polskiej strony jest teraz mało wezwań, mało ludzi prosi o pomoc w polskich lasach, ale to dzieje się też dlatego, że po prostu się tak w tym pasie między płotem polskim a systemą jest na szczęście już niewiele ludzi. Ci, którzy tam jeszcze, nie wiem, miesiąc temu było prawdopodobnie kilkaset, trudno powiedzieć. Nasza metoda badawcza jest metodą, jakby nie mamy żadnych liczb, oprócz tego, że pytamy każdej osoby, z którą jesteśmy w kontakcie, ile osób widział, jak sądzi, czy widział duże grupy. Tak, jakby z tego można spróbować przynajmniej się zorientować, czy tych ludzi jest dużo, czy są rzadko jakoś rozstrzeleni, czy nie. Więc wydaje się, że teraz już stosunkowo niewiele, choć nie wiadomo ile, bo mogą być też osoby bez kontaktu, bez możliwości odzywania się. Wydaje się, że w ogóle na Białorusi jest teraz mało ludzi, w sensie w porównaniu z tym, co było rok temu. I że generalnie ta tendencja w efekcie działań tych aresztowań i tych deportacji po białoruskiej stronie i zimna i no nie jakby przemocy na polskiej, łotewskiej,
granicy. No, litewska jest bardzo, już od bardzo dawno rzadko wybierana właściwie. Jeżeli ktoś zostanie siłowo przez Białorusinów albo Latwiaków wypchnięty na litewską granicę, to tam się znajduje. Więc tak naprawdę mówimy o polskiej i o łotewskiej granicy. No i potem, jak oni się wycofali do Rosji i zostali przez Finlandię, wygląda na to, że ten szlak się wygasza. Tak, no, ja bym zaryzykowała coś takiego, że przynajmniej jest no, nie tak popularny, nie tak intensywny. Oczywiście to się może w każdej chwili zmienić. Tak? To znaczy o tym może zdecydować z powrotem Rosja, może zdecydować Białoruś. Gdyby chcieli, to poluzują, jakby uchylą. Natomiast ten moment jest duże, wydaje mi się, szanse, że on będzie już mniej, dużo rzadziej wybierany, że ludzie wrócą. No, prawdopodobnie na szlak bałkański, także będą tamtędy próbowali podejmować kolejne kroki, więc może dla polskich aktywistów, dla grup pomocowych w Polsce zrobi się trochę spokojniej. Tak, to znaczy myślę, że jest taka możliwość, natomiast nigdy nie można tego stwierdzić na pewno, ponieważ ta trasa, mimo bardzo wielu śmierci, nadal jest mniej zabójcza niż Morze Śródziemne na przykład, gdzie jeżeli to nie łódź, ginie kilkadziesiąt, kilkaset osób naraz, tak? Tutaj ludzie nadal widzą swoje szanse i mają nadzieję. Natomiast nawet jeżeli na Białoruś nie przyjadą nowi uchodźcy, to nadal są tam ludzie, którzy tkwią w tej pułapce, niektórzy od ponad 2 lat, którzy nie mogą wrócić do domu i którzy pytają nas, czy są dla nich jakiekolwiek legalne rozwiązania. I pytają, czy cokolwiek się zmieni, kiedy wreszcie Polska będzie miała nowy rząd, bo ludzie czytają wiadomości, więc wiedzą o tym, że w Polsce nastąpiła zmiana polityczna i ludzie zastanawiają się, czy będą w stanie poprosić o azyl oficjalnie na przejściu, co nie jest możliwe od bardzo dawna i co nawet dla rodzin z paszportami rosyjskimi na przykład było bardzo trudne, dla osób z Czeczenii było bardzo trudne, gdzie ludzie byli odwracani, zawracani po kilkadziesiąt razy przez Polaków. Natomiast mamy nadal w tym momencie garstkę absolutnie zdesperowanych ludzi, na których w kraju pochodzenia czeka śmierć i którzy pytają, czy mogą legalnie poprosić Polskę o azyl. I no, to nie jest pytanie do nas, tylko to jest pytanie do nowych rządzących. Czy będzie taka możliwość? Pytanie zadane dzisiaj. Piotrek. Jestem, tak, jestem. Bardzo dziękuję, dziewczyny, za program, który tutaj przygotowałyście i poprowadziłyście. Wiele cennych informacji, bardzo dokładna analiza i też, drodzy widzowie, tak jak dziewczyny mówią, no my tutaj bezpośrednio na pograniczu w Podlaskich Lasach teraz szukamy człowieka, o którym powiedziały nam właśnie dziewczyny Zosia i Gosia. Dzisiaj był pogrzeb, ale zdecydowanie od kilku tygodni tych zgłoszeń jest mniej i może rzeczywiście odpoczniemy, ale zarówno Gosia, jak i Zosia mają wciąż pełne ręce roboty. Cały czas siedzą na komunikatorach i rozmawiają z ludźmi, którzy nie tylko są gdzieś po stronie białoruskiej blisko Polski, ale też przy granicy z Finlandią czy Łotwą. I do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać. I tak korzystając jeszcze z waszej obecności, nie wiem, zastanawiałem się, czy... No bo film Mur Kasi Smutniak, dokumentalny film, na którym też ja byłem w Białymstoku, a wy byłyście, znaczy nie wiem, czy Zosia widziała, Gosia widziała w Warszawie. Zosiu, widziałaś samą siebie w filmie Kasi Smutniak? Bo tam jesteś, jedną tak, z bohaterek. Widziałam film Kasi. To co, tak jeszcze w kilku zdaniach powiem o swoich odczuciach, czy to jest dłuższy temat na dłuższą rozmowę? Bo wiem, że niektórzy widzowie czekali na moją opinię po tym filmie. Dobrze, w kilku zdaniach. Ja myślę, że to jest Zosiu, temat na dłuższą...
Myślę, że to jest może temat na dłuższą rozmowę. Mi się ten film podobał, ponieważ ukazuje perspektywę tej sytuacji, której my jako aktywistki i aktywiści nie mamy, ponieważ my jesteśmy tego bardzo blisko, a Kasia spojrzała na to z dalszej perspektywy i trochę z perspektywy historycznej, tak? Ponieważ ona nie mówi tylko o murze na granicy polsko-białoruskiej, mówi też o murze getta w Łodzi i mówi bardziej metaforycznie o murach, które między sobą budujemy jako Polacy, jako Europejczycy. I podobała mi się właśnie ta bardziej uniwersalna perspektywa, która uważam, że jest bardzo, bardzo cenna. Film mi się podobał, za to podobało Gosia... mi się... Tak. Za to Gosia gotowała się podczas seansu. Chciała krzyczeć. O czym chciałaś, Gosiu, krzyczeć? Nie, krzyczeć nie, bo ja nie krzyczę w ogóle. Jestem bardzo no, trudno to sobie wyobrazić, żebyś krzyczała. No tak, tak, to znany jest twój spokój. Kasia Mazurkiewicz-Golok coś wie na ten temat. Jak jest zbyt wiele emocji na granicy, zadzwonił do Gosi i nieważne o czym będziesz mówiła, ale jak będziesz mówiła, to ona się będzie uspokajała. Ze względu na twój ton głosu. Tak, ale się gotowałam na tym filmie. I nie dlatego, że mi się nie podoba, bo mi się bardzo podoba. Podoba mi się wizualnie, podoba mi się wrażliwością, podoba mi się bardzo taka prawdziwość, tak, że to nie jest taki patos tych akcji, że jest przestrzeń na spuszczenie powietrza, że trzeba cały czas improwizować i że pojawia się jakieś takie dysproporcje, jakieś takie absurdy. I bardzo mi się podobał za odwagę Kasi, że ona po prostu podjęła, tak, że jest ktoś, kto po prostu chciał poświęcić. To jest to, o czym Piotrek rozmawiamy bardzo często. Po prostu, że ktoś że Kasia dała swoją twarz, swoje nazwisko, tak, by nieść ten temat. I że weszło, do tej strefy, tak, że po prostu to po prostu, połowa dziennikarzy w Polsce po prostu, ola Boga, nie można wejść do strefy, tak, że to jest... No ona po prostu to zrobiła, więc to było bardzo się gotowałam, znaczy było mi bardzo dziwnie, oglądać i poczułam taką dziwaczną jakąś po prostu konstrukcję, że kim ja jestem, oglądam to, no, na szczęście nie widziałam siebie, tak? Czuję za mną tutaj po prostu z Zosią, więc nasze historie, te wszystkie, o których była mowa, szukanych w lesie, czy pokazywanych. No ja znam te historie, albo znam tych ludzi. Ale jak zobaczyłam te dzieci, właśnie te dzieci po prostu, które były pod naszą opieką i są pod naszą opieką ponad 2 lata, które są wciąż na Białorusi związania. Jest jedna taka rodzina pokazana. No to spowodowało, że się zagotowałam. Że poczułam taką po prostu bombę bezsilności. No oni tam po prostu są. I nie ma do rozwiązania, że zostali oszukani potwornie, dwukrotnie z tak zwanym bezpiecznym, legalnym wejściem do Europy i że nadal nie ma rozwiązania i że po prostu są takim obiektem do jakichś sępów emocjonalnych również. I że my jesteśmy z nimi, tak? Bo ja się też czuję taka zamknięta po prostu w takiej bańce, z której część osób poodchodziła, że przyjdą ci widzowie, obejrzą, pójdą dalej. Ja nie mam do nich żalu. Ja nie mam żalu. Znaczy to nie mam takiej potrzeby, żeby każdy poświęcał swoje życie, ale było mi z tym bardzo dziwnie i bardzo ciężko. Tak, ja też się tego filmu bałem. Bałem się, że może po prostu będzie tam za dużo tego blasku, Kasi, ale to był szczery film właśnie, tak jak powiedziałyście. I Kasia pokazała to ze swojej perspektywy. Bardzo dobre zdjęcia, bardzo szczery i autentyczny Mariusz, człowiek lasu, który tam jest jeden z głównych bohaterów. I taki właśnie Mariusz jest, jak jest na tym filmie. I za to też jestem wdzięczny, że mogłem go zobaczyć sprzed roku. A na co dzień, po kolejnym roku chodzenia razem w lesie, widzę, że się w zasadzie nic nie zmienił. No, może bardziej się zmęczył, więcej zmarszczek.
na twarzy i w ogóle generalnie jestem wdzięczny za ten film i da się zrobić film, pokazując go ze swojej perspektywy, pokazując piękną twarz Kasi Smutniak, która też podczas rozmowy w Kinieforum w Białymstoku powiedziała, jeżeli nie mogę czegoś pokazać kamerą, nie wiem, tych ludzi w lesie, to niech widzowie zobaczą mnie, a ja im będę mówiła o tym, co się tutaj dzieje. I za to szanuję po prostu każdego, kto pomyśli, napisze komentarz, przekaże coś dalej o tym, co się tutaj dzieje, ale też jest tak, jak mówisz, Gosiu, że no, było olbrzymie zainteresowanie Zieloną Granicą Agnieszki Holland i my to też odczuliśmy, wsparcie narodu. Toczyły się debaty, były rozmowy, były wybory, za moment nowy rząd, ale wciąż sytuacja się nie zmienia. My jesteśmy jakby sami pozostawieni sobie. Jak jest pogrzeb, to trzeba kombinować, jak to zrobić, żeby się odbył godnie. No i przypomnę, dzisiaj na pogrzebie Amjada, dobrze wymawiam imię? Tak. Nie było żadnych mediów. Były łącznie ze mną 4 osoby postronne, to aktywiści. Darek Szada-Bożyszkowski też za takiego ciebie, Darku, uważam, za aktywistę. Imam i zakład pogrzebowy. Więc to widać z pogrzebu na pogrzeb coraz mniejsze zainteresowanie i to jest też odzwierciedleniem tego, co wiedzą o tej sprawie mieszkańcy Polski. Dzisiaj, gdy kupowałem w mojej miejscowości wiązankę kwiatów na ten pogrzeb i gdy pani sprzedająca zapytała mnie, bo już kupuję tam po raz kolejny takie wiązanki w ostatnim czasie, no na czyj pogrzeb? Mówię, na pogrzeb syryjskiego uchodźcy, który zmarł tutaj w Polsce. Ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie o tym nie wiedzą. Media o tym nie mówią. Media żyją czymś innym, a politycy, też ci, którzy wygrali wybory, nie ułatwiają tego zadania. Robią komisję do spraw Pegasusa, do spraw afery wizowej, do spraw wyborów kopertowych, ale nie słyszałem w ogóle o komisji do spraw stanu wyjątkowego. Polska zamknięta przy granicy z Białorusią na wiele, wiele miesięcy. Zmieniony ustrój, nie można wjechać. Ja nie mogłem wjechać do moich rodziców. No ale to jest pikuś przy tym, że aktywiści, organizacje humanitarne nie mogły być tam na granicy, gdy wtedy było najwięcej rodzin z dziećmi i nie można było im pomagać wtedy, gdy polscy funkcjonariusze, niczym białoruscy, przerzucali się tymi ludźmi przez granicę. I o tym politycy opozycji dotychczasowej, którzy niedługo obejmą rządy w Polsce, nie mówią. Nikt nie powiedział wyraźnie z tych liderów opozycyjnych, jak obejmiemy władzę, natychmiast następnego dnia skończą się wywózki, jeżeli jeszcze ludzie będą się tutaj pojawiali w polskich lasach. Nie słyszę tego. Nie słyszę. Jest trendy oglądanie obrad Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia robi robotę. Oczywiście ten nowy jakby Sejm powyborczy, nowa jakość i kultury osobistej debaty, to widać, ale my tutaj na granicy w sprawie tego, czym się zajmujemy od ponad 2 lat i wyręczamy was, polskie państwo, my tych zmian nie widzimy. Dlatego apeluję i proszę o to, byście nie zapominali o nas, zwłaszcza o dziewczynach z Hope and Humanity, bo to na barkach tych 2 dziewczyn, po mojej lewej Gosia Rycharska, a po jeszcze dalej Zosia Krasnowolska, to te dziewczyny jak gdyby pomagają nam znaleźć tych ludzi w lesie, jeżeli znajdą się po stronie polskiej, i przynieść im pomoc. I dziewczyny nie śpią, poświęciły całe swoje życie. Gosia była cenioną trenerką, coachem personalnym. Zapomniała chyba już o swojej przeszłości. Zosia też pewnie coś robiła ciekawego w życiu, a teraz musi zajmować się ratowaniem zdalnie ludzi. I to się wam udaje. I za to wam serdecznie dziękuję. Hope and Humanity, zrzutka dziewczyn. Link pojawi się, jest już w komentarzach. Podczas tych transmisji wrzucałem link do tej zrzutki, ale pojawi się też w opisie tego programu. Dziękuję wam, dziewczyny Zosia Krasnowolska, Małgorzata Rycharska, Gosia Rycharska, Hope and Humanity, Piotr Czaban, Czaban robi Raban na żywo. Ja dziękuję moim patronom i tym, którzy stawiają mi kawę, bo to dzięki wam mogłem zrealizować tę bardzo ważną audycję. Dziękuję, dziewczyny.
Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Dobrej nocy. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban Robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Andrzej Cebula, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Kamor Kamiński, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sójka, Robert Wieckowski, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Hoeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sójka, Darek Łankowski, Beata Sójka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Myler, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyżyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska,
Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara B.P., Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Czciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski, Emil Hakim al-Samarraj. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w grudniu wsparli mnie. Ewa Klupsz, Grażyna Nasińska-Jurek, Wioletta Czykun, Anna Chorodeńska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban Robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.